Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Stronnictwo Narodowe imienia Dmowskiego składa wniosek i zwraca się do Prezydenta Rzeczypospolitej. Ludwik Wasiak, prezes. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, szanowny pan Andrzej Duda. W imieniu Zarządu Głównego Stronnictwa Narodowego imienia Dmowskiego Romana zwracam się z prośbą o zwolnienie z aresztu przetrzymywanego przewodniczącego partii Zmiana Mateusza Piskorskiego. Wyżej wymieniony został zatrzymany przez służby naszego państwa rzekomo za współpracę z wywiadami. Najpierw rosyjskim, potem chińskim. Nie mnie o tym rozstrzygać, ale pan Mateusz Piskorski jest przetrzymywany od przeszło pół roku i do dnia dzisiejszego nie zostały mu postawione żadne zarzuty. Jest pierwszym więźniem politycznym państwa, którym rządzi nomen omen partia Prawo i Sprawiedliwość. Wyżej wymieniony może stać się politycznym problemem dla partii PiS w przypadku innego wyniku w przyszłych wyborach. Jestem tym prezesem, który miał zaszczyt w dniu 11 listopada 2016 roku pod pomnikiem Romana Dmowskiego składać panu meldunek. Dlatego też odważyłem się, uważając, że jest to mój obowiązek, zwracać uwagę na łamane prawo, poprosić pana prezydenta o zwolnienie lub spowodowanie zwolnienia Mateusza Piskorskiego z aresztu. Panie prezydencie, bardzo prosimy.